Cześć, tu Ernest. Piąty sezon dobiega końca, a na czas oczekiwania na szósty Fortnite przygotował nam masę nowości. Dzisiaj dokładniej przyjrzymy się nowemu itemowi, zmianom z punktem zerowym i nie tylko. Zanim jednak wystartujemy, jeszcze we wstępie chciałbym wam bardzo podziękować za wsparcie z kodem Ernest, a oto kilku z moich wspierających. Jeszcze raz dzięki i zaczynajmy. Chyba nie zdziwię was, jeśli powiem, że z punktem zerowym jest coraz gorzej, ale chciałbym jeszcze dodać, że poza impulsami i zagięciami rzeczywistości zaszło ostatnio kilka ciekawych zmian. Po pierwsze, w grze już można doświadczyć efektu zakłóceń impulsów punktu zerowego. Na początku pobudzały one jedynie wiązki energii, a teraz mają one nawet wpływ na emotki. Posłuchajcie sami! Dla zainteresowanych impulsami obecnie dzieją się one raz na 4 minuty od wejścia do meczu. Choć ten odstęp może się za niedługo skrócić. Jeszcze wczoraj impulsy były co 8 minut. Portale za to zaczęły niepokojąco drgać. W plikach gry niestety nie ma wzmianek o evencie na koniec sezonu, ale zapowiada się na to, że miejsce będzie miał taki mini-event. Coś na wzór na przykład powstania kostki Kevin. Tak się składa, że on też był wynikiem destabilizacji. Tutaj chciałbym podziękować Kaspolowi. Dzięki niemu dowiedziałem się o tych zmianach. Destabilizacja Nexusa trwa w najlepsze i jest niemalże w pełnym rozkwicie. Mimo tego agent Jones nie powstrzymał się przed otwarciem jeszcze jednego portalu na wyspie dla ostatniego łowcy w tym sezonie. Zanim jednak do tego przejdziemy, mam dla was newsa na temat tego oto skina. Będzie można go odblokować za darmo. Posłuchajcie sami oficjalnej wiadomości od twórców gry. Czas zaszaleć ze Switchem. 9 marca grający na Nintendo Switch otrzymają możliwość zdobycia stroju Cypress Nail i plecaka Pulsar Kwantowy, rywalizując w Fortnite Switch Cup 3. Wydarzenie jest częścią naszej inicjatywy organizowania turniejów wyłącznie dla graczy konsolowych, a udział w nim mogą wziąć wszyscy uprawnieni grający na konsolach Switch ze wszystkich regionów. Switch Cup 3 będzie jednorundowym, 3-godzinnym turniejem solo, w którym gracze mogą rozegrać do 10 meczów, by zdobyć jak najwięcej punktów w czasie 3-godzinnej sesji. Najlepsi gracze z każdego regionu otrzymają strój Cypress Nail i jego plecak. Ponadto wystarczy zebrać zaledwie 8 punktów, by otrzymać malowanie Impasto. Gracze będą zdobywać punkty na podstawie poniższego systemu punktacji. W regionie Europy 700 najlepszych graczy otrzyma ubiór i plecak, a za zdobycie jedynie 8 punktów, który jest bardzo łatwo zdobyć kampiąc, można zgarnąć malowanie. Podkreślam, że to turniej tylko dla graczy Nintendo Switch, w każdym regionie. Spodziewam się, że będzie coraz więcej takich turniejów wyłącznie dla graczy na konsolach. Nie tylko o skiny, ale też o nagrody pieniężne. Co do samego Cypress Nail, powinien on wejść do sklepu za hodowcę niedługo po zakończeniu turnieju. Hej, pytacie ostatnio, gdzie jest Luni, a Luni ma do was pytanie. Co wy na to, by zostawić łapkę w górę na ry? Uwaga, 3, 4. A wracając do tematu łowców, skończyliśmy na tym, że agent Jones otworzył kolejny portal. Tym razem znajduje się on przy wąwozie wspaniałości i zabiera nas do pewnego świata z perspektywy mrówki. Człowieka mrówki! Tak jest, słuchajcie, Ant-Man z uniwersum Marvela będzie następnym łowcą, który powinien zawitać do sklepu w tą niedzielę. Nie znamy jeszcze na dzień dzisiejszy jego wyglądu, ale będzie on pewnie podobny do filmowego Ant-Mana, jak na tym koncepcie. Mam nadzieję, że jego przyjaciel z filmów, Anthony, tak, to mrówka, również zawita do gry jako lotnia. Poza tym chciałbym jeszcze raz poruszyć temat trybu ochroniarza, jako iż pojawiła się po każdej ilości nowych ciekawostek. W moim poprzednim filmiku dałem wam znać, że w plikach gry pojawiły się nowe tryby okresowe na najbliższe tygodnie. Jeden z nich nosi nazwę ochroniarz. W skrócie to tryb na oddziały. W każdym oddziale jest jeden tak zwany VIP. Dosłownie po polsku, bardzo ważna osoba. I ta nazwa jest jak najbardziej odpowiednia, ponieważ jeśli VIP drużyny zostanie zlikwidowany, odpada ona z gry. VIP-y wymagają szczególnej uwagi, ponieważ będą oni pozbawieni możliwości podnoszenia broni, a w swoim ekwipunku będą mieli jedynie legendarny pistolet i plan budowania. To nie za wiele. Jednak będą oni mieli asa w rękawie. Reanimujący granat. Peku na swojego Twittera wstawił krótkie nagranie, prezentujące jak ten granat będzie wyglądał w akcji. Po zielonym uzdrawiającym wybuchu, natychmiastowo reanimuje wszystkich powalonych członków drużyny w zasięgu oddziaływania. Do tego uzupełnia punkt zdrowia z powrotem do pełna. Dobrze, że ten OP item jest tylko do tego trybu. Ponadto na jaw wyszła jeszcze jedna ciekawa funkcja z tego trybu. Wheel of Fortnite na swoim Twitterze przekazał znajdźkę o tym, że w tym trybie ochroniarze VIP-a prawdopodobnie będą mieli specjalne stroje tajniaków.
Może się okazać, że twórcy gry tego nie wykorzystają, ale coś podobnego było już w trybie John Wicka z 2019 roku. Więc jest, nie mała szansa na to, że to będzie. Twórcy gry przygotowali nawet unikalną ścieżkę dźwiękową do tego trybu, która się będzie dynamicznie zmieniała podczas gry. Dla przykładu, w czasie gdy VIP drużyny będzie powalony, ale oczywiście jeszcze nie zlikwidowany, zacznie grać muzyka prosto z Mission Impossible. Porażkę zaakcentuje zdołowany dźwięk. A podniesienie VIP-a? Wspominam o tym, ponieważ moim zdaniem to fajny szczegół jak na tryb okresowy. Choć nie dziwię się, że twórcy gry wkładają tak dużo pracy w tryby okresowe. Ostatni turniej Lasera potwierdził to, że lwia część społeczności Fortnite przypada za nietypowymi i eksperymentalnymi trybami. Dodam jeszcze, że w tym trybie będą dodatkowe, unikalne nagrody PD. Widać je teraz na granie. W sumie to 9800 expa. Dalej, w sklepie dzisiaj pojawił się Laser Beam. Koniecznie dajcie znać, co o nim uważacie. Mi się podoba. Laser ma dużo stylów, ciekawostek, a do tego wspomina dawne czasy tego twórcy. To dość odświeżające po tych poprzednich wystrzałowych, wręcz magicznych skinach twórców. Nie mówię, że są złe, absolutnie. Tylko doceniam różnorodność. Swoją drogą Laser tuż przed wejściem jego skina przejął oficjalnego Twittera Fortnite, który ma 12,5 miliona obserwujących. Około w pół do pierwszej. Zmienił się awatar z klasycznego F na ciastka, z którego znany jest Laser Beam. Używał go praktycznie w każdym swoim filmiku. Teraz towarzyszy mu jako kumpel na plecach. Ciekawostka, czasami ciastek się psuje, generując przy okazji paliwo do koszmarów. Po tej małej zmianie pojawiła się seria kilku tweetów. Pierwszy był zwykły. Przekazał, że przyjął stery na koncie Fortnite i życzył każdemu miłego dnia. Drugi tweet? No, sami widzicie. W odpowiedziach pojawiła się garść podobnych zdjątek. 10 minut przed sklepem Laser napisał, że poprosił Fortnite, aby pozwolili mu coś napisać, a oni się na to zgodzili. Lmao. Czy jakkolwiek to się czyta po polsku? Tuż przed nowym sklepem napisał Pogers, a na nowy sklep Hej mamo, jestem Fortnite. A na koniec, dobra ludziska, ja się stąd zbieram, bo nie chcę narobić Fortnite'owi kłopotów. Poza tym Laser Beam kilka dni przed ogłoszeniem swojego skina zdołał się włamać do radia Fortnite. Fajne! Mam nadzieję, że Fortnite to powtórzy na premiery następnego skina z serii Icon. Taka interakcja jest na pewno na plus. Dalej w temacie sklepu to Fire Monkey dał znać, że zaktualizowano nazwę skina Trinity. Z Trinity na Trinity Trooper. To już druga zmiana nazwy tego skina. Jakiś czas temu, niedawno w tym sezonie jeszcze, dodano do niej również dwie emotki i pomarańczowy styl. Dalej nie wiemy jednak, czy ona wejdzie do sklepu za podolce, czy może w innej formie. I to na razie tyle. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym!